7 maja 2016 roku po raz 8 wystartował nowoliński bieg wokół Rancza o Puchar Wójta Gminy Czernica. W zawodach udział wzięło około 190 zawodników z całej Polski. Niezależnie od biegu na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych w sportowej rywalizacji udział wzięli także chociażby Nordic Walking. Impreza została zorganizowana przez Nadolicką Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną oraz pomysłodawcę kierownika biegu pana Andrzeja Sołtyńskiego, który jako lokalny przedsiębiorca użyczył swojego terenu wraz z całym jego potencjałem. Z przyczyn niezależnych od organizatorów wyniki biegaczy i trofea w kategoriach osób dorosłych zostaną ogłoszone i dostarczone zwycięzcom z kilkudniowym opóźnieniem. Świetna sportowa atmosfera, wzajemna życzliwość, doskonała pogoda oraz piękny plener sprawiły, że 8 bieg wokół Rancza na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Dawaj Krzysiek! Dawaj! Brawo, super, gratulujemy, brawo młody. Lisa, chodź tu telewizja. O, jest to. Dzięki, dziękuję. Jak było? Jak było, fajnie? Super. Ile kilometrów? Pięć. A jaki czas? Wiadomo? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiadomo. Ale super. Ja przyszedłem pierwszy, ale czekam na wszystko. Tak. Ale byliście dziś na urlopie? Sport to zdrowie. Uwaga, w kategorii klas 1-3 biegu na 200 metrów. Miejsce trzecie, Michał Ślęzak. Miejsce drugie, Igor Rutki. I miejsce pierwsze, Kajetan Kicher. Przepraszam od razu, jeżeli przekręcam jakieś nazwisko. To w kategorii klas 1-3 na 200 metrów. Czy nie ma Kajetana? Zapraszam. Na trzecim miejscu mamy Radosława Brogowskiego. Jest Radosław? Radosława nie ma. Drugie miejsce Krzysztof Głowacki. Brawo! Krzysiek przed chwilą chyba jeszcze biegł, co? A na pierwszym miejscu Paweł Głowacki. Ale macie medali, chłopaki. Normalnie super. Gratuluję ci. Kategoria 400 metrów. Oliwia Rutnicka na miejscu trzecim. Czy jest Oliwia? Jest. Wskakuj, Oliwia, na podium. Uwaga, miejsce drugie. Roxana Rapalska. Jest Roxana? Jest. Super, brawo. Proszę Państwa, ale brawa! Nie, że tylko... No właśnie, a nie, że tylko zupka i coś tam. I pierwsze miejsce Oliwia Rapalska. Zapraszamy. Brawo! Odrywamy się na razie od drobóweczki, od kiełbaski, od piwka. Chwila dla reporterów, dziewczyny. Brawo serdeczne. Brawo w ogóle, że Wam się chce biegać. Biegu na 800 metrów. Drugie miejsce. Patryk Wroński. Zapraszamy Patryka. Brawo! No brawo, proszę Państwa, bo kategoria, jak wiecie Państwo, kategoria gimnazjum to w ogóle ciężka kategoria. A jeżeli chodzi o bieganie, to widzicie Państwo, jedna dziewczyna, dwóch chłopaków. I pierwsze miejsce Andrzej Kogut. Again! Gratulacje dla chłopaków. Już mógłbyś przestać wygrywać. Gratuluję. Proszę Państwa, najpoważniejsza z konkurencji w dniu dzisiejszym, przedszkolaki. Cóż to był za bieg? Cóż to był za bieg, proszę Państwa? I tak, w kategorii dziewczynki, dziewczęta, Martyna Alfawicka. Przepraszam, jeżeli przekręcam nazwisko. Czy jest Martynka z rodzicem? Czy uciekła już? Może już śpi, bo to was 3 lata miała dziewczynka, prawda? Zofia Kowalska, miejsce drugie. Czy jest Zosia w zasadzie? Zosi, mama, tato? Nie ma. Zuzia jest?
Uwaga, pierwsze miejsce Wiktoria Krzylińska. Czy jest chociaż złota medalistka? Jest, zapraszamy, chodź ci pomogę. I do góry. I do góry jeszcze. Pierwsze miejsce. Kochani, proszę Państwa, gorące brawa, żeby się dziewczynie chciało chcieć. Gratuluję. Pierwsze miejsce w biegu na 100 metrów. Uwaga, proszę Państwa, trzecie miejsce w kategorii chłopcy przedszkole. Jakub Tomaszewski. Brawo, jest Kubuś. Brązowy medal dla Kubusia. Kubuś jak zwykle nie chce, na mecie też nie chciał. Dobrze, nie wiadomo czy to Kubuś bardziej chciał biec, czy mama. Uwaga, drugie miejsce. Witold Madej. Zapraszamy, super, brawo Witold. Na drugi, gratuluję, daj rok. Na drugi rok tutaj. Pan Madera, 56 lat, 3 lata walki z nadwagą. 126 start. Aktualnie 104,5. Z tego co wiem, z tego co słyszę, z tego co obserwuję od 2009 roku, bo zawsze jestem, nazwijmy gościem, może nie uczestnikiem, nie jestem biegaczem, ale obserwuję, że po prostu ta impreza wpisała się już w kalendarz imprez biegowych. I wszyscy wiedzą, że w maju u pana Andrzeja Sołtyńskiego warto pobiegać wokół Rancza. Czy gmina pomaga finansowo w sportowych działaniach swoich mieszkańców? Zawsze będzie wspierać, po prostu mówię, te inicjatywy, które są rzeczywiście bardzo dobre, te, które sprawiają po prostu splendor również naszej gminie i są dla naszych mieszkańców, a nie tylko, bo wiele osób, pamiętam z poprzedniego roku, z wielu gmin naszego Dolnego Śląska, ale już spoza granic, tutaj się spotyka po to, żeby pobiegać. Który sport jest ważniejszy, ten zawodowy, taki wyczynowy, czy ten amatorski? Dla mieszkańców, którzy chcą się zrelaksować. Jeżeli chodzi o relaks, to tylko i wyłącznie właśnie ten sport amatorski. Ten sport, który po prostu jest, mówię, taki oddolny dla każdego. Sport wyczynowy tak naprawdę już jest tylko i wyłącznie dla niewielkiego procentu osób, które po prostu się zajmują tym zawodowo. Tutaj jest właśnie ta rekreacja, tutaj jest to usportowienie i takie inicjatywy będziemy dalej wspierać jako gmina. 32.